ma dziś zdecydować w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Na dzisiejszym posiedzeniu Izba Cywilna Sądu Najwyższego zajmie się 6 pytaniami dotyczącymi m.in. kwestii przewalutowania kredytu. Pytania końcem stycznia skierowała do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jak przekazał Sąd Najwyższy, odpowiedzi na przedstawione pytania powinny w kompleksowy sposób rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczeniowej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Do tej pory termin posiedzenia był przekładany 2 razy. Dzisiejsza sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym. Niewykluczone, że uchwała może nie zostać podjęta.